Witam Państwa bardzo serdecznie na drugim spotkaniu z cyklu Konfrontacje. Dziś zgodnie z zapowiedzią sprzed miesiąca naszym gościem jest pan dr Piotr Gontarczyk, znany bardziej, prosiłbym o klaski dla naszego gościa. Dziękuję bardzo. Znany oczywiście bardziej Państwu z głośnej książki, z której był współautorem, o Lechu Wałęsie, ale tak naprawdę moim osobistym zdaniem, nie deprecjonując broń Boże książki o Wałęsie, najważniejszym do chwili obecnej dokonaniem naukowym doktora Piotra Gontarczyka jest jego książka o pierwszych latach działalności Polskiej Partii Robotniczej, która jest oparta na jego rozprawie doktorskiej obronionej no już dość dawno na Uniwersytecie Warszawskim. Pierwsze wydanie tej książki ukazało się 10 lat temu i chyba najlepszym dowodem na to, jak ważna to jest książka, jest fakt, że ona miała, zdaje się, później jeszcze dwa wydania i w tej chwili trzecie jej wydanie właśnie w tej formie jest dostępne na rynku księgarskim i ono jest punktem wyjścia naszej dyskusji, ale chcę Państwu powiedzieć, że nasz dzisiejszy gość w dalszym ciągu pracuje nad historią Polskiej Partii Robotniczej, to nie tylko nad okresem II wojny światowej, ale także tym okresem powojennym. A więc nad latami, w którym Polska Partia Robotnicza objęła władzę nad Polską i nasza rozmowa będzie dotyczyła również tego drugiego okresu, którego już ta książka dzisiejsza nie obejmuje. Zacznę od pytania, które się chyba nasuwa jako takie oczywiste na początek. W swojej książce piszesz, bo jesteśmy na ty i myślę, że tej formuły będziemy dalej używać naszej rozmowy, piszesz bardzo wyraźnie, że inicjatorem utworzenia to jasne, że twórcą nazwy Polska Partia Robotnicza był Józef Stalin. Skąd ta pewność? Dysponujemy bardzo ciekawym źródłem historycznym, czyli pamiętnikiem Georgi Dymitrowa, to jest szef Kominternu w czasie II wojny światowej. No postać, która zostawiła dzienniki pisane po prostu dzień po dniu i Dymitrow napisał z datą zostałem wezwany do Stalina. Stalin kazał założyć nową partię komunistyczną, ale ta partia nie ma być taką partią jak Labour Party, tylko ma być kontrolowana jakby przez nas. Padła w czasie tej rozmowy nazwa Polska Partia Robotnicza. Znamy datę dzienną, wszystkie te podstawowe informacje właśnie z bezpośredniego przekazu Dymitrowa. To bardzo wiarygodne źródło historyczne, zresztą nie tylko w tej kwestii, jeżeli chodzi o PPR, które no nie pozostawia żadnej wątpliwości. Ta rozmowa, ja dobrze pamiętam, ma miejsce w sierpniu 1941 roku, czyli w momencie, w którym Niemcy napierają już bardzo mocno, wchodzą w głąb Związku Radzieckiego i to ma zresztą ścisły związek, prawda? Bowiem Polska Partia Robotnicza ma powstać w miejsce rozwiązanej w 1938 roku Komunistycznej Partii Polski, rozwiązanej wskutek, jak to określano oficjalnie, zaśmiecenia jej przez polskich agentów, prawda, defensywy. I tu się rodzi pierwsze pytanie, na ile Polska Partia Robotnicza, mówimy o tym okresie konspiracyjnym, tych pierwszych lat jej istnienia, będzie kontynuacją Komunistycznej Partii Polski, a w jakim stopniu będzie jednak czymś nowym, innym? Na pewno jest pewną oczywistą kontynuacją, jeżeli chodzi o centralę, o mocodawców. Tak? Jest tak samo jak KPP całkowicie podporządkowana poleceniom Kremla. Jest na pewno kontynuacją, jeżeli chodzi o kwestie personalne. To znaczy są to ci sami ludzie, którzy wręcz definiują siebie jako patrioci sowieccy, którzy są patriotami radzieckimi, a nie polskimi. Jest również w sposób naturalny kontynuacja pewnych kontaktów osobistych, struktur kopiowanych z KPP, czyli obwodów, okręgów i tak dalej, i tak dalej. Jest jedna rzecz zasadniczo nowa, czyli taka zewnętrzny sztafasz partii, ten niezewnętrzny program pokazywany obywatelom. Jeżeli chodzi o lata 30. KPP głosiła wprost swój prawdziwy program, czyli utworzenie z Polski Sowieckiej Republiki Rad. Na polecenie Stalina i zgodnie z tą narzuconą przez Stalina, wbrew opinią tych komunistów, formułą partia miała ukryć swoje prawdziwe komunistyczne hasła. Miała na zewnątrz posługiwać się hasłami ogólnolewicowymi i hasłami patriotycznymi. To była z góry założona mistyfikacja. To była zupełna nowość w działaniu tej partii, która powodowała, że nawet wielu komunistów w kraju nie dowierzało, że to jest właśnie ta partia, na którą oni czekają i nazywało ją między innymi no, rzodkiewką, tak, że w zwierzchu czerwona
a w środku biała. Wielu komunistów także podejrzewało, że to jest prowokacja polskiego państwa. To jest nowe. PPR zaczyna działalność w styczniu 1942 roku za sprawą tej grupy inicjatywnej zrzuconej na spadochronach przez Rosjan. Przyłączają się do niej różne małe środowiska komunistyczne, które gdzieś tam działały. Ale czy pojawiają się też jacyś nowi ludzie? To znaczy tacy, którzy dotąd nie byli w ruchu komunistycznym. Bo jakby obecność dotychczasowych komunistów jest oczywistością. Ale czy w 42, 3, 4 roku, na razie postawmy tu granicę na 44, pojawiają się w szeregach PPR jacyś nowi ludzie dotąd niezwiązani z ruchem komunistycznym? Absolutnie tak. To są ludzie, którzy wyrośli jakby w międzyczasie, tak to nazwę, to znaczy grupa osób niezwiązana przed wojną często z ruchem komunistycznym, ale która z różnych powodów osobistych lub politycznych trafiła do Hiszpanii. To była jedna z najważniejszych grup tworzących... Do Hiszpanii, czyli uczestniczyła w wojnie domowej w Hiszpanii po stronie Republiki. Ależ oczywiście wielu z nich, takich jak chociażby Grzegorz Korczyński, przed wojną no było nikim w ruchu komunistycznym. To był człowiek, który prawdopodobnie nawet nie był wtedy komunistą, ale z racji pewnych osobistych problemów i zawodowych po prostu pojechał do Hiszpanii, a po powrocie jako Hiszpan już był osobą bardzo ważną, prawda? Więc także kierownictwo partii i organizacji Zbrojne PPR-u zostało zasilone przez nowych ludzi, którzy nie działali w tym ruchu wcześniej. To pierwsza grupa, ale trzeba pamiętać o tym, że bardzo wiele zupełnie nowych osób trafiło w tak zwane struktury dołowe PPR. To znaczy wiele osób, szczególnie w partyzance komunistycznej, w komunistycznej konspiracji tam na dole, nie zdawało sobie do końca sprawy z tego właśnie oszustwa tej partii i traktowało ją rzeczywiście jako typową partię lewicową. Ja podam tylko jeden przykład. Jest spora grupa ludzi na Lubelszczyźnie, którzy przewinęli się przez konspirację komunistyczną i partyzantkę EL-u w czasie wojny, działającą pod tymi ogólnolewicowymi hasłami, a potem w latach 40. trafili do polskiego podziemia, kiedy zaczęło być głośno, że jednak tutaj będzie kolektywizacja i komunizm. To oni po prostu poszli z powrotem do lasu. Oni naprawdę nie do końca zdawali sobie często sprawę, co tu się będzie działo. Dobrze, ale to by dowodziło, że pod hasłami PPR-u, bo to będzie jeden z tematów, które chciałbym jakby podrążyć, pod hasłami PPR-u mamy do czynienia, czy pod szyldem PPR-u, z bardzo różnymi działaniami tak naprawdę, bo z jednej strony, o tym chciałbym, żebyśmy teraz porozmawiali, jest tak, że jest robota właśnie taka polityczna, prawda, zakamuflowane, ale właściwie szerzenie ideologii komunistycznej. Z drugiej strony, o tym w książce piszesz sporo, jest robota wywiadowcza na rzecz wywiadu sowieckiego. I teraz tak naprawdę... Czy da się określić, jaka część tego kierowniczego aktywu PPR-u jest zaangażowana w działalność wywiadowczą na rzecz Związku Sowieckiego, a jaka zajmuje się tylko działalnością polityczną? To jest bardzo trudne do określenia z wielu powodów. Po pierwsze, nie dysponujemy na ten temat wiarygodnymi dokumentami sowieckimi. One by wszystko rozstrzygnęły i wiemy jakby z dwóch źródeł coś na ten temat. Znaczy, jedne to są jakieś szczątkowe dokumenty sowieckie, gdzie na przykład pada pseudonim NKWD Mieczysława Moczara, ale najczęściej to są tylko i wyłącznie relacje tych ludzi. Oni często, chwaląc się półsłówkami, opowiadają o swojej współpracy z wywiadem radzieckim. Także to jest wiedza jakby od tych ludzi. Oni często nie wiedzą na przykład, bo takie są reguły konspiracji, nie musieli koniecznie wiedzieć, kto jeszcze z nich i z jakim wywiadem sowieckim współpracuje i mogli także ukrywać pewne informacje. Powiem tylko jednej rzeczy. Ta grupa i siatki NKWD działające w Warszawie wokół kierownictwa PPR były na tyle silne, że nie wiedziano, co z tym fantem zrobić w skali kombatanckiej. Wobec tego w historiografii pojawił się tak zwany Wydział Specjalny KCPPR. I wszyscy ci ludzie z siatek dwóch NKWD zostali zaliczeni do Wydziału Specjalnego PPR, który w czasie wojny oczywiście w ogóle nie istniał. Poza tym jest wiele osób, które działają jakby na dwóch etatach. Znaczy z jednej strony działają w partii, a z drugiej działają po prostu w wywiadzie NKWD. Tak jest to zdaje się sensacja. Z Finderem na przykład. Z Finderem, a przede wszystkim Fornalska. Prawda? I o tym mówi wręcz już wprost w swoich pamiętnikach Władysław Gomułka, poza tym, że są różne ślady źródłowe. Tak naprawdę można zidentyfikować dwie, trzy siatki, które działają, w których działają poszczególni ludzie z kierownictwa PPR, ale tak naprawdę nie wiemy, ilu ich działa i czy może się w pewnym momencie okazać, że całe kierownictwo PPR stanowiło kolejną siatkę NKWD. Tak naprawdę, póki nie zobaczymy dokumentów sowieckich, do końca tego nie powiemy.
Znaczy, no, oczywiście tak też być mogło, natomiast wydaje się, że jednak wywiad to jest rzecz, którą prowadzi się dość ograniczoną liczbą ludzi, prawda? To jest dlatego struktura, która liczy, powiedzmy, no właśnie, zaraz dojdziemy do kwestii liczebności, kilkaset ludzi, czy powyżej tysiąca, raczej to już nie jest siatka wywiadowcza, prawda? Ona musi być węższa, czyli raczej tylko niektórzy ludzie z tego kierownictwa, myślę, że tu akurat odwołuje się do pamiętników Gomułki, że on jest akurat w tej sprawie bliski prawdy, kiedy mówi, że tylko część towarzyszy się zajmowała robotą wywiadowczą, a część jednak tylko w tym on sam robotą stricte polityczną. No i właśnie, teraz porozmawiajmy o liczebności, bo to jest tak, że ty masz wyraźnie pogląd bardzo do tego, powiedziałbym, krytyczny, do tych danych, które były podawane co do liczebności. Na przykład tu mnie zastanawia jedna rzecz, bo jest taki moment w twojej książce, kiedy cytujesz depeszę pierwszego sekretarza PPR-u Marcelego Nowotki do towarzysza Dymitrowa z połowy 1942 roku, czyli kiedy, po pół roku od rozpoczęcia działalności PPR-u, gdzie on tam podaje, że w partii jest 4000 ludzi, a w Gwardii Ludowej jest 3000 ludzi. I ty piszesz, że to jest kompletna propaganda sukcesu, że to w ogóle nie ma z rzeczywistością i w rzeczywistości to jest kilkaset do tysiąca ludzi. No i teraz rodzi się pytanie, jakże to taki zaufany człowiek Kominternu, Nowotko, skierowany na robotę partyjną w roli pierwszego sekretarza, okłamuje na taką skalę swoją centralę w Moskwie? Dobre pytanie. Ja myślę, że generalnie w ogóle zawsze w partii komunistycznej obowiązywała taka niepisana zasada i ja to widziałem tak samo w dokumentach z lat 30., jak i dokumentach wewnętrznych PPR-u z lat 40. po wojnie. Istniała zawsze tendencja sprawozdawczości do dużego powiększania swoich własnych szeregów. Ja nie wiem, skąd to się brało, że na przykład z okręgu węglowego z lat 30. jest raport, że tam jest kilka tysięcy komunistów. Takie rzeczy są. Ja jestem tylko głęboko przekonany, że Moskwa sobie doskonale zdawała sprawę, że to są dane fikcyjne, ale takie dane są. Ja dlaczego twierdzę, że one są fikcyjne? One są fikcyjne dlatego, że jednocześnie z tego samego okresu są dokładne relacje, a nawet dokumenty organizacyjne PPR-u pisane i po wojnie, i w czasie wojny, które podają jakby losy, czy opisują losy poszczególnych sekretarzy, czy okręgowców, czy obwodowców, którzy jeżdżą w tym samym czasie, dopiero próbują zakładać tę organizację. No jeżeli on zlicza z poszczególnych okręgów, obwodów po kilkaset osób, a jednocześnie są jasne, oczywiste dokumenty, że dopiero są próby zakładania tam w ogóle konspiracji, no to nie mam wątpliwości, że to są dane nieprawdziwe. Nie, bo to, czy to mnie zastanawia, bo co innego jest cała ta historiografia PRL-owska, która oczywiście trafnie jest przed ciebie podana miażdżącej krytyce, która niestworzone historie wypisywała o liczebności działalności partyzanckiej, Gwardii Ludowej, później Armii Ludowej. Natomiast czym innym jednak jest wewnętrzna korespondencja, prawda, zaufanego człowieka, jakim jest Nowotko, do centrali w Moskwie, w której on aż na taką skalę no, sprowadzałby swoich szefów w błąd, bo ja rozumiem, gdyby on podkoloryzował coś na poziomie no, podwoju szeregi. No ale zrobić z kilkuset czy z tysiąca ludzi 7000, to już wymaga moim zdaniem no, dość dużej determinacji i zastanawiam się, z czego ona mogła wynikać. Bo opisałeś tendencję, że ona się pojawiała do koloryzowania. No zgoda, ale zastanawiam się, z czego ona się brała w tych wewnętrznych, nie w propagandzie, bo podkreślmy, to nie jest cytat z Trybuny Wolności czy jakiejś konspiracyjnej gazetki PPR-u, tylko to jest wewnętrzna szyfrówka do Dymitrowa, czyli pośrednio do towarzysza Stalina od Nowotki. Takie dane zawsze, czy w latach wojny, czy to było przed wojną, czy po wojnie, zawsze były mistyfikowane w sprawozdawczości, powiadam, PPR-u i KPP. Pytanie generalnie, dlaczego tak się działo? No wydaje mi się, że najprostszą próbą odpowiedzi było jednak to, że podkreślano w ten sposób swoje znaczenie, że być może istniała nadzieja, że te stany w pewnym momencie zostaną do tych liczb powiększone, oczywiście pod warunkiem wsparcia udzielonego przez Moskwę organizacyjnego, tak w postaci broni, w postaci ludzi, czego się cały czas kierownictwo PPR-u domagało. Ja tak to interpretuję, ale chciałem powiedzieć, że to jest tylko element jeden mistyfikacji. Tych rzeczy w sprawozdawczości PPR-u było dużo więcej. W sposób fałszywy, naginany dla siebie PPR przedstawiał układ sił w podziemiu. Dopiero po pewnym czasie powiedziano jasno, że całkowitej izolacji funkcjonujemy. Także szły nieprawdziwe informacje, całkowicie nieprawdziwe informacje dotyczące dorobku bojowego Armii Gwardii Ludowej. Posuwano się nawet do formułowania depeszy w ten sposób,
żeby nie pisać, no, operacja Wieniec, prawda? Finder napisał do Moskwy, że wysadzono w Warszawie i tak dalej, szereg tutaj, prawda, w punktach pociągi, poszerwano linie komunikacyjne, ale to pisał tak samo w bezokoliczniku, jak wszystkie inne informacje. I połowa z tych informacji dotyczyła działalności rzeczywistej, Armii Krajowej, wręcz czasami nawet NSZ-u. Czyli przypisywano sobie akcje innych organizacji. Tak jest. To jest fakt oczywisty. To jestem w stanie zrozumieć, bo rzeczywiście to miał być argument, żeby uzyskać od Moskwy to, czego nie otrzymywali. I właśnie chciałbym cię o to zapytać, dlaczego nie otrzymywali. Bo cała ta grupa inicjatywna zostaje zrzucona z zadaniem reaktywowania PPR. Po co? Przede wszystkim po to, żeby zorganizować struktury mające walczyć z Niemcami, czyli uprawiać dywersję na tyłach wojsk niemieckich na najszerszą możliwą skalę. Po to oczywiście, żeby osłabić impet niemieckiego natarcia na wschodzie. No ale w ślad za tymi skoczkami nie idą zrzuty broni. I w efekcie paradoks polega na tym, że nawet jeśli tych gwardzistów byłoby kilkuset, a nie kilka tysięcy, to oni tak nie mają broni. Dlaczego Moskwa im nie zrzuca broni? Dobre pytanie. To jest jedno z wielu pytań, które nurtowało i Gomułkę, i wiele osób z kierownictwa partii. Możemy tylko w tej sprawach dywagować. Prostych odpowiedzi w dokumentach nie mamy. Wydaje się jednak, że wysiłki, które mogli uczynić Sowieci, były dość ograniczone i gro sił jednak poszedł na bezpośrednie wsparcie partyzantki i dywersji na terenach Związku Sowieckiego, gdzie była dużo mniejsza ludność, gęstość zaludnienia, gdzie było dużo więcej lasów i te możliwości działania partyzanckiego były znacznie większe, a i tak szły tam ograniczone ilości broni i wsparcia i ludzi. No, a może hipoteza jest taka, że Stalin obawiał się, że powstanie tu zbyt duża siła uzbrojona i może przewidywał taki scenariusz, który później się zrealizował w Jugosławii, gdzie jak wiemy komunistyczna partyzantka Tity, zresztą głównie przez Anglosasów bardziej wspierana niż przez Rosjan, wyrosła na taką siłę, że właściwie w kosownym momencie sama się zrzuciła panowanie niemieckie i później Tito okazał się jedynym przywódcą komunistycznym zdolnym do przeciwstawienia się Stalinowi. Więc znając nieufność Stalina wobec Polaków, nawet tych z ruchu komunistycznego, który zresztą większość wymordował w drugiej połowie lat 30., może Stalin uważał, że niech oni coś tam robią, no bo trzeba, żeby coś robili, ale broń Boże nie mogą być znaczącą siłą, dopóki Armia Czerwona nie przyjdzie na ziemię polskie. Moim zdaniem zupełnie mało prawdopodobne. Jednak Jugosławia jest położona w zupełnie innym, to jest miejscu, to jest inny teatr wojenny, położony na peryferiach działań europejskich i tam w ogóle mogła zafunkcjonować taka sprawa jak partyzantka Tito. Natomiast tutaj pod bokiem Niemiec było to absolutnie wykluczone na najważniejszych szlakach niemieckich. Wydaje mi się, że to mało prawdopodobne. Wydaje mi się, że to jest jednak kwestia przede wszystkim sił, środków, może nawet braku wiary, bo szybko poszły jednak depesze, informacje z Warszawy, że tak naprawdę tutaj się nie da nic zrobić i te możliwości komunistów są bardzo mocno ograniczone. Tej tezie również przeczyłby rok 44, kiedy zaczął się zbliżać front i wtedy na dużą skalę jednak poszła pomoc i dla PPR-u i dla Polskiego Sztabu Partyzanckiego. To jest, dlaczego akurat dla PPR-u, to jest zupełnie inna dyskusja. Znaczy wtedy, kiedy to było bezpośrednio bardziej korzystne dla Moskwy, to jednak to się działo. Wydaje mi się, że to był tam brak jednak wiary, brak sił i środków, żeby na to, że tutaj się jednak da zrobić to powstanie. Odpowiedź z Warszawy od PPR-u, ale także podejrzewam światek NKWD była jednoznaczna. Są na całkowitym marginesie, nic nie zrobią. Już latem 42, to jest 4-5 miesięcy, są masowe aresztowania, które zmiatają znaczną część aktywu kierowniczego partii. Brak wiary, że to się powiedzie. Kolejna sprawa, o którą chciałbym cię zapytać, ona się wiąże trochę z tym początkowym pytaniem, na ile PPR jest kontynuacją KPP, a na ile jest czymś innym. A mianowicie chodzi o to, co przed wojną nazwano Żydokomuną, a więc potężny odsetek Żydów w kierownictwie i w całym ruchu komunistycznym. Na ile Polskiej Partii Robotniczej to się zmienia, no choćby za sprawą wiadomej sytuacji Żydów w czasie okupacji niemieckiej. Na ile PPR, jej ten aktyw kierowniczy jest dalej zdominowany, czy w połowie mniej więcej przez, tak było w KPP, przez Żydów tworzona, na ile to jednak jest już partia, jej Polaków jest więcej? No, zdecydowanie sytuacja się zmienia, to znaczy
w początkach funkcjonowania PPR powstają rozmaite struktury komunistyczne w poszczególnych gettach, ale to trzeba pamiętać, że to już są getta i tak naprawdę jest to poza tym kierownictwem partii. W kierownictwie partii zrzuconym z Moskwy było kilka osób pochodzenia żydowskiego, ale były to tak zwane osoby o dobrym wyglądzie, prawda? I w miarę upływu czasu ci ludzie się po prostu wykruszali, a nie zastępowali ich nowi działacze ze środowiska żydowskiego, ponieważ generalnie zostaną oni wymordowani, prawda? Mhm. Więc krok za krokiem następowała tutaj, tak można to określić, dość brutalnie polonizacja kierownictwa, kierownictwa partii. Ci, którzy byli zrzucani potem już z Moskwy w roku 1944-1945, było tutaj najmniej osób pochodzenia żydowskiego, a nawet były to często kobiety, już ze względu bezpieczeństwa wiadomo było, co się stało i że te osoby nie będą mogły normalnie tutaj funkcjonować, więc to było wbrew pewnym regułom konspiracji. Następowała po prostu polonizacja kierownictwa partii, ale ta sprawa tych powiązań w środowisku społeczności żydowskiej była jeszcze o tyle istotna, że po pierwsze partia mogła wielu osobom z nimi związanych wcześniej różnymi powiązaniami pomóc. Tutaj nie było tej ogromnej bariery jak między takim statystycznym Polakiem a Żydem, to raz, a dwa, PPR wykorzystał generalnie zagładę do ściągania rozmaitych ludzi z getta do swoich szeregów, czyli jakby był taki moment, że znaczną część oddziałów partyzanckich komunistycznych stanowiły właśnie osoby pochodzenia żydowskiego i rozmaici uciekli z getta. Dobrze, że o tym mówisz, bo teraz chciałbym o to właśnie zapytać, bo jak się czyta twoją książkę w tych fragmentach, które dotyczą działalności partyzanckiej Gwardii Ludowej, później Armii Ludowej, no to wyłania się właściwie obraz band rabunkowych, które głównie terroryzują miejscową ludność, nie walczą z Niemcami. No i teraz jest pytanie takie, czy ten obraz rzeczywiście jest do końca prawdziwy? Znaczy, czy nie jest trochę tak, że ty chcąc odkłamać rzeczywiście potwornie zakłamaną w czasach PRL-u historię partyzantki komunistycznej, gdzie, prawda, przedstawiano jakieś niebotyczne akcje, choćby Moczara, prawda, czy innych tych tytanów, prawda, Armii Ludowej, nie skoncentrowałeś się jakby na tej wyłącznie ciemnej stronie? No bo rzeczywiście obraz, który się z tego wyłania, jest dość przerażający, bo wychodzi na to, że właściwie z Niemcami niemal nie walczono, a jeśli walczono, no to te akcje były kompletnie marginalne i właściwie żadnej większej szkody Niemcom nie wyrządzały. Znaczy, czy ty jesteś pewien, że ten obraz, który odtworzyłeś, jest rzetelny, że to nie jest przegięcie w drugą stronę? No to, powiem tak, to jest moja praca doktorska, praca magisterską, dlaczego się zająłem tym tematem. Pracę magisterską napisałem na temat jednego oddziału partyzanckiego z Radomskiego. Wręcz jest to biografia jednego z partyzantów żydowskich, który został po wojnie opisany w słownikach biograficznych jako znany działacz komunistyczny i tak dalej, i tak dalej. Wyjąłem jego teczkę z więzienia z Radomiu i okazało się, że tam jest napad z bronią w ręku, dwa włamania i paserstwo i tak dalej, i tak dalej. Ja w pracy magisterskiej niemal expressis verbis z dokumentów własnych tej organizacji, chcę to jasno powtórzyć, z dokumentów własnych tej organizacji przytoczyłem opisy tych akcji. Generalnie nie ma tam akcji przeciwko Niemcom. To są akcje konfiskaty niemieckich papierosów, niemieckich świń, niemieckich ubrań w dworze i tak dalej, i tak dalej. Oni według własnych dokumentów tej organizacji, tej działalności nie ma. Oczywiście nie należy z tym przesadzać. Jest sporo akcji antyniemieckich, ale to jest, powiedzmy rok 44, kiedy są już duże zrzuty broni i oni mają czym walczyć i są w stanie zagarnąć sporo młodzieży, która marzy o tym tam karabinie gdzieś tam na wsi, prawda, bo w AK po prostu broni nie ma, a tutaj rozdają automaty, prawda, to wtedy powstają solidne, duże oddziały partyzanckie, kierowane często przez skoczków, pojawiają się spadochroniarze dysponujący środkami wybuchowymi do wysadzania pociągów, wtedy coś się zaczyna dziać. 44. Tak jest. Czyli wcześniej... jednak nie jest tak, że Armia Ludowa nie prowadzi działalności antyniemieckie. Prowadzi, tylko że tak naprawdę jest to ta faza, kiedy front się zbliża. Ale oczywiście tak, problem polega na tym, że jest zgrupowanie AL-u, słynne Moczara, skoro już przy nim jesteśmy, w lesie, zbierają ponad 1000 osób, z którymi
żadnych akcji generalnie nie są w stanie prowadzić, bo jest jeden las, a naokoło jest pusto i dużo, dużo Niemców. Wysyłają kilkuosobowe po prostu patrole, a pierwsza, w czasie pierwszej bitwy to całe ugrupowanie pod Gruszką, po której napisano peany, jest po prostu rozpędzone przez różnych kałmuków i Mongołów w mundurach niemieckich i po prostu no, nic z tego nie zostaje tak naprawdę, bo większość tej kadry dowódczej wywodzącej się z AL-u no, nie ma pojęcia o wojsku, bo nigdy w wojsku nie służyło. I o ile można było pójść, nawet zaatakować jakiś posterunek żandarmerii pięciosobowy, no to już dowodzenie kompanią czy ugrupowaniem kilkusetosobowym, no, to trzeba jakieś pojęcie o tym mieć. To nie wychodzi po prostu. Dobrze, ale chciałbym, żebyśmy jakoś to podsumowali. Czyli ja rozumiem, że nie jest tak, że jakby Armia Ludowa nie odgrywa żadnej roli w walce z Niemcami, natomiast ta rola jest bardzo niewielka. Tak by to mniej więcej można było podsumować twój pogląd. No bo ilekroć ci o to pytam, to właśnie mówisz, że były jakieś akcje antyniemieckie, ale później właśnie opowiadasz historie, które temu przeczą, czy pokazują kompletną bezradność. No nie wiem, słynna bitwa w Lasach Janowskich, prawda, którą Moczar, to właściwie jest fikcja, tak? Nie, akurat bitwa w Lasach Janowskich nie. A także wspominam w książce o udanych akcjach. No właśnie, ja nie skończyło wiem, się jak... sukcesem rozbicie, jeżeli chodzi o, już jesteśmy w tym Moczarze i Kielcami, jest rozbicie jednostki niemieckich około kompanii Niemców w Radkowicach. Ja to wszystko opisuję. Są akcje, które zakończyły się sukcesem. Tak, tylko że one, mam wrażenie, toną w powodzi opisów, gdzie zrabowano jakiś majątek ziemski, kogoś tam zabito, jakąś kobietę zgwałcono, komuś ukradziono krowę czy zegar. Prawda? I efekt jest taki, że te akcje przeciwko Niemcom są kompletnie gdzieś na marginesie. Bo one tak stanowiły taki odsetek działalności Armii Ludowej. Ja właśnie pisałem biogram do PSB jednego z dowódców akurat na Kielecczyźnie, Stefana Szymańskiego Góra, a później zastępcy dowódcy 12 Dywizji Piechoty, który dowodził Wojciech Jaruzelski. Pisałem jego biogram do PSB. Zajrzałem do podstawowej książki, która w latach PRL-u jakby dokonuje pewnego bilansu tych działań. To jest książka Józefa Bolesława Garasa, oddziały Gwardii Armii Ludowej. On tam jest, większość tych oddziałów partyzanckich, on sam nie jest w stanie pokazać żadnych akcji antyniemieckich. Nie, ale to mówisz o propagandzie w czasach PRL-u, która w oczywisty sposób opowiadała bajki, ale wielokrotniając. To się wszystko zgadza, ale bajki można było dopisywać, ale przecież gdyby były autentyczne dorobek, prawda, no to te akcje byłyby tam wymienione expressis verbis. Jest wymieniona jedna akcja dowódcy oddziału, właśnie o którego biogram pisałem, AL, w tej monografii z 1944 roku, gdzie zaatakowano posterunek żandarmerii niemieckiej. Z relacji dowódców, żołnierzy, przepraszam, z tego dziełu wynika, że ten dowódca w ogóle nawet w tej akcji nie brał udziału. Więc nawet oni mogli dopisać, oni mogli coś ukraść, oni mogli coś zmyśleć, tak? Mogło się okazać, jak wielokrotnie okazuje, że stacja kolejowa, którą miano spalić, tak stała przed wojną, tak stoi do tej pory jeszcze często, mogli dopisać, ale gdyby ta autentyczna działalność była, to ona byłaby w tej literaturze, prawda? A jej nie ma nawet w tej literaturze. Rozumiem. Dobrze, zostawmy partyzantkę, może jeszcze do niej za moment wrócimy. Chciałem wrócić do kierownictwa PPR-u, ponieważ rzeczywiście początki jakby działalności tego kierownictwa okrywa no, mrok takiej tajemnicy zabójstwa właściwie pierwszego sekretarza, czyli Marcelego Nowotki. I ty właśnie w swojej książce nie stawiasz kropki nad i, ale piszesz dość zagadkowo, i ja tu zacytuję ten fragment, bo on mnie trochę zaskoczył, ponieważ ja nie kryję, że ja przez lata i do dziś właściwie uważam, że jednak zabójstwo Nowotki było dziełem drugiego członka trójki kierowniczej, czyli Bolesława Mołojca, zresztą zlikwidowanego wkrótce potem z decyzji pozostałych członków kierownictwa właśnie pod tym zarzutem. Tymczasem ty piszesz tak. Nie można zupełnie wykluczyć, że za zabójstwem starego, czyli Nowotki, rzeczywiście stał bezwzględny i brutalny Mołojec. I dalej. Choć ta wersja wydaje się mało prawdopodobna. I dalej piszesz coś, co mnie najbardziej zaskoczyło, bo oczywiście możesz uważać, bo tu możemy wskazać o prawdopodobieństwie, ale piszesz tak. Być może Nowotkę usunęli inni członkowie kierownictwa PPR, którzy później tworzyli, w cudzysłowie, dowody winy Długiego, czyli Mołojca. Być może Nowotko zginął przy okazji innych porachunków partyjnych czy osobistych lub w związku z załatwianiem jakichś nierzadkich w kierownictwie PPR podejrzanych interesów handlowych.
No i teraz jest pytanie, bo ja mógłbym tu wymienić kilka argumentów, które przemawiają za tym, że to Mołojec zlikwidował Gomułkę, ale wyjaśnij mi, dlaczego ty uważasz, że to inni. A jeśli ci inni, to potencjalnie kto z członków kierownictwa PPR, jeśli nie Mołojec, miałby stać za zabójstwem Nowotki? Wydaje mi się, że nie formułuję wprost takiej tezy, że ktoś mógł z tego kierownictwa zabić Nowotkę, tylko sformułuję taką tezę, że tak samo mógł Mołojec, jak i jak każdy inny. To jest pewne środowisko, w którym... które funkcjonują pewne podwodne powiązania, prawda, gdzie jest gra wywiadów, gdzie są rozmaite sprzeczne interesy i tak naprawdę nie ma żadnych moim zdaniem podstaw realnych, które przemawiają za tym, że zrobił to Mołojec albo jakikolwiek inny członek konspiracji, czy to z kierownictwa, czy ktokolwiek inny. Nie ma na ten temat żadnej solidnej wiedzy. Twierdzę jedno, wobec Mołojca po śmierci Nowotki sformułowano pewien katalog zarzutów i dowodów. Te dowody w świetle współczesnej wiedzy są oczywiście fałszywe. Możemy to bardzo jasno stwierdzić i wzmyślone post factum. Czyli twoim zdaniem było tak, że właściwie nie do końca wiadomo, kto tego Nowotkę zabił, natomiast wiadomo, że grupa członków kierownictwa PPR z Finderem, Gomułką, Fornalską na czele tak się przeraziła wizji, że to Mołojec zostanie następcą Nowotki, bo on de facto sięgnął po tą władzę, łączność z Moskwą nawiązał, a to było najważniejsze, że postanowiła go zabić, żeby tylko on nie został sekretarzem nowym, tak? Czy dobrze rozumiem? Każda z tych osób, która brała udział w tych działaniach z tej właśnie grupy zamachowców znowu na Długiego, miała w tym interes, no oczywiście poza Władysławem Gomułką. To był bardzo oczywisty interes. Finder, to jest bezsporne, był osobą numer dwa w partii i wedle procedur przyjmowanych w takich sytuacjach powinien był zająć funkcję pierwszego sekretarza, czy został pozbawiony władzy, prawda? Fornalską Mołojec chciał wysłać na Śląsk. De facto wyrok śmierci, bo tam nikt stamtąd nie wracał. Te osoby po prostu miały osobisty interes, żeby usunąć Mołojca. Poza tym, że to była osoba o takich predyspozycjach kompletnie nadających się do współpracy i wręcz niebezpieczna dla nich. Ale to moim zdaniem czyni właśnie to, co powiedziałeś teraz, bo powiedzmy króciutko, że coś o Mołojcu. To jest człowiek, który swoją karierę zrobił w Hiszpanii, prawda, w oddziałach, tych brygadach międzynarodowych. No był to rodzaj takiego, powiedziałbym, kondotiera, awanturnika, prawda, człowieka wyjątkowo rzeczywiście bezwzględnego. Właściwie takiego, nawet jak na relacje wewnątrz kierownictwa PPR, jak wynika z różnych świadectw późniejszych, no człowieka tam, którego się obawiano. Znaczy człowieka, który właściwie mógł w każdej chwili wyciągnąć pistolet i zabić swojego rozmówcę. No więc dlaczego uważasz wersję, że to on wpadł w konflikt z Nowotką za mniej prawdopodobną od innych? Dlaczego uważasz, że ten charakter Mołojca to za mało, żeby uznać, nie za pewne oczywiście, że on zabił Nowotkę, ale za prawdopodobne, bardziej niż, że to zrobił ktokolwiek inny z tego kierownictwa, no bo kto właściwie to miałby być? Finder i niby dlaczego? Ja bym szukam powodu, dla którego tak wyraźnie się zdystansowałeś od koncepcji Mołojca, a właściwie nie zarysowałeś żadnej alternatywy i powiedziałeś, że właściwie zostajemy bezradni kompletnie w tej sprawie. Charakterystyka Mołojca, którą nakreśliłeś, jest jak najbardziej prawdziwa i była tutaj pewna sprzeczność interesów pomiędzy działalnością partyjną a wojskową oczywistą, ale to jednak jest partia zdyscyplinowanych funkcjonariuszy Kominternu i obserwując tych ludzi, patrząc na ich sposób patrzenia na świat, na punkt odniesienia, to co oni uważają za moralność lub niemoralne, uważam, że zamach na pierwszego sekretarza partii ze strony Mołojca za niezwykle mało prawdopodobny. To pierwsza sprawa. To chodzi o pewną mentalność. To jest sekretarz partii. To przekładając na język dla tych osób niezrozumiały, to jest świętość pewna, tak? To jest święty człowiek. Natomiast namaszczony przez centralę i tak dalej, oczywiście, że tak. Więc to byłby naprawdę duży ruch. Próba zabicia Nowotki. Mało prawdopodobna. I stwierdzę jeszcze jedno. Ta grupa kierownicza, która go zlikwidowała i która sporządziła elaborat z tymi absolutnie pewnymi dowodami przeciwko Mołojcowi,
te punkty akurat dało się zweryfikować w bardzo prosty sposób, jeżeli mu się zarzuca, że okłamywał Komintern od początku, ponieważ nie przyznał się w depeszy do Kominternu, że był tą drugą osobą, która, prawda, w czasie zabójstwa Nowotki była z nim, prawda? No to bierzemy depeszę na drugi dzień, to po kilku dniach wysłaną przez Mołojca, jest opisane jak wół. Szliśmy ulicą, napadnięto nas, strzelano do nas, mnie się udało zbiec i tak dalej, i tak dalej. Te dowody są kompletnie niewiarygodne i spreparowane. Po prostu post factum dopisane do już podjętej decyzji o jego likwidacji. Nie ma tam naprawdę nic wiarygodnego, po prostu. No dobrze, ale podrążmy ten wątek jeszcze, a mianowicie tak, bo twierdzisz, że zabicie sekretarza to świętość i właściwie, że oni tam wszyscy nie zrobią kroku bez sygnału z Moskwy. No ale w takim razie skupmy się na sytuacji po zabójstwie Nowotki, kiedy zbiera się ta grupa kierownicza bez Mołojca i wydaje wyrok na Mołojca, czyli osobę numer 3 wedle wskazań Moskwy, prawda? Bez pytania Moskwy o zdanie, chociaż ma łączność szyfrową i może zapytać: towarzyszu Dymitrow, podejrzewamy Mołojca, bo to i to, czy możemy go zlikwidować? Poczekać te parę dni, co Moskwa odpowie. Że oni na to nie czekają, likwidują Mołojca. A zatem jednak mamy tu do czynienia z pewną samodzielnością. I teraz jak to wytłumaczyć? Dlaczego oni nie pytają Moskwy o zdanie w tej sprawie? Odpowiedzi są dwie. Pierwsza, mniej prawdopodobna, to jest to, że tak naprawdę nie wiedzieli, kto w kierownictwie, wśród radzistów i tak dalej, i tak dalej, kto jest kto. Czyli zbali się, że ktoś zdradzi ich do Mołojca. Ależ oczywiście, że tak. A to wtedy skończyłoby się natychmiast dla nich strzelaniną, prawda? Mhm. A druga sprawa, która moim zdaniem jest znacznie bardziej wiarygodna, to znaczy ci ludzie zrobili to przede wszystkim z pobudek osobistych i gdyby napisali do Moskwy od razu, czy możemy, albo mamy podejrzenia i tak dalej, Moskwa by nie zezwoliła na to, wysłałaby jakichś nadzorców, komisarzy, tak, co zresztą... Jak towarzysza Kolskiego, niedoszłego sekretarza, który zginął, tak, tak. Ale... Jestem głęboko przekonany, że nie byłoby zwiele zielonego światła. Trzeba było zrobić odwrotnie. Ale tu cię mam, Piotrze, bo widzisz, teraz popadasz w sprzeczność, bo twierdzisz, że Finder czy Fornalska mogli działać z pobudek osobistych, a Mołojec nie mógł, bo zabójstwo Nowotki byłoby świętością. Prawda? Więc tu jesteś w pewnej sprzeczności. Dlaczegoż to Mołojec miałby być lepszy i bardziej pryncypialny, choć wiemy z jego cech charakteru, no, że był wyjątkową kanalią, powiedzmy to wprost, od takich ludzi jak Fornalska, Finder czy Gomułka, który też do tego rękę przyłożył. Sprzeczność jest pozorna, różnica jest absolutnie fundamentalna. Marceli Nowotko jest prawowiernym, namaszczonym przez Moskwę, wszystkimi świętymi olejami kominternowskimi i tak dalej, z sekretarzem partii. Mhm. Mołojec, można go było zlikwidować, ponieważ po pierwsze był uzurpatorem. Mhm. Był uzurpatorem, tak. Po pierwsze. Po drugie, można było go zlikwidować, dlatego że, obciążając go właśnie zabójstwem, tym rzuceniem się na, prawda, najświętszy sakrament w postaci pierwszego sekretarza. Sytuacja jest zasadniczo różna, więc ta grupa moim zdaniem ze względów prywatnych, osobistych, zwyczajnie zlikwidowała Mołojca. Potem wysyłała do Moskwy depesze. Sytuacja była tak ważna i decyzja tak trudna, że nie chcieliśmy was obciążać żadną odpowiedzialnością. No śmiechu warte, prawda? Dobrze. To teraz podrążmy jeszcze, posuńmy się troszkę o rok nieco w czasie. Jakby po zabójstwie Mołojca jest oczywiste, że sekretarzem zostaje osoba numer 2, czyli Finder, choć jak wiemy nie dla Moskwy, bo Moskwa wysyła towarzysza Kolskiego, który ginie tam prawie w czasie nieudanego lądowania. I w efekcie nie zastępuje Findera. Natomiast Finder zostaje aresztowany przez Gestapo, też nie do końca jasnych okolicznościach, kto go właściwie zasypał. I równocześnie następuje utrata łączności z Moskwą i w związku z tym nowy sekretarz zostaje wybrany niejako suwerennie przez lokalne kierownictwo bez konsultacji z Moskwą, zostaje z nim Gomułka. I teraz pytanie jest takie, na ile PPR pod kierownictwem Gomułki różni się od tego, co było wcześniej? Czy fakt, że sekretarzem został oczywiście też przedwojenny komunista szkolony w szkole leninowskiej, no ale taki, który prawdopodobnie nie pracował po linii wywiadowczej jak Nowotko i Finder, choć
pewności nie mam, ale jest to bardziej, bardzo prawdopodobne. I że nie miał właśnie tego namaszczenia z Moskwy, zmienia coś w polityce tej partii. No zmienia, ale przede wszystkim dlatego, że zaszła pewna, pewne okoliczności, które spowodowało, że tak naprawdę Władysław Gomułka nie wiedział dokładnie, jakie jest stanowisko Moskwy w pewnej fundamentalnej sprawie jego propozycji. Relacjonując jak najkrócej, tuż przed aresztowaniem Findera, Władysław Gomułka przekonywał Findera, a przez niego jakoś Moskwę, żeby zmienić całkowicie taktykę partii, żeby nie iść na to budowanie frontu tam narodowego razem z polską konspiracją, bo to jest całkowicie bez sensu i jakaś idea fix, tylko żeby po prostu zacząć budować swoje własne struktury władzy, konkurencję, KRN i tak dalej, i tak dalej. Gomułka napisał tak, te rozmowy jakby z Finderem spowodowały jakby stanowisko Findera niejasne odpowiedzi, że on był przekonany, że taka zgoda jest. I to była jego ostatnia rozmowa z Finderem, wobec czego jak Finder został aresztowany, zaczął realizować swój plan, który myślał, że jest uzgodniony z Moskwą po prostu. A nie był. I to było całe nieszczęście Gomułki i całkowite nieporozumienie. Program realizowany przez Gomułkę w 1944 roku przede wszystkim, czyli ten KRN, prawda, i całe pójście swoją drogą, był realizowany przez nieporozumienie po prostu. Znaczy przez brak kontaktu z Moskwą. Tak, ale to był dowód pewnej samodzielności, pewnej suwerenności, prawda? Ale gdzie tu jest dowód suwerenności, jeżeli Antoni, będziesz mi wydawał przez kilka lat polecenie radiowe, drogą radiową, co ja mam robić, ale ostatnią depeszę źle odczytałem, prawda? Potem nam się łączność zerwała. No to w jakiej mierze jestem suwerenny? Znaczy wiesz, oczywiście można różnie definiować suwerenność. Chodzi mi o to, że Gomułka jest jednak bardziej niezależny od Moskwy i później tego będzie, znaczy jakby tu awizuje późniejszy problem, prawda? Który się pojawił już po zajęciu ziem Polski przez Armię Czerwoną, że Moskwa będzie miała do Gomułki zawsze ambiwalentny stosunek z uwagi na okoliczności, w jakich on doszedł do przywództwa partii. No i właśnie te działania, które podjął samodzielnie, jednak bez akceptacji Moskwy. Są tutaj dwa elementy. Pierwsze to jest osobowość Gomułki, który zasadniczo różnił się od większości towarzystwa naokoło i w ogóle wśród pierwszych sekretarzy w PRL-u i wielu z tych ludzi, którzy odczytywali swoją działalność wyłącznie jako realizację poleceń z centrali, różnił się. To była inna osobowość. A jak byś ją scharakteryzował? Na czym ta inność polegała? On miał własny pomysł na wprowadzenie komunizmu w Polsce. I ten własny pomysł spowodował, że on chodził do tego Findera z tymi swoimi własnymi pomysłami. Nie jest przypadkiem, że nie Polas tam Chełchowski czy ktoś taki, no bo to betonowi komuniści, prawda? A on miał pewną ideę fix, pewne swoje własne pomysły, swoje własne doświadczenia chociażby z kolektywizacji w Związku Radzieckim, prawda? On miał swoje własne pomysły, jak wprowadzić komunizm w Polsce powolnymi krokami tak, żeby tutaj nie było masowej wojny chłopskiej, powstania tambowskiego i tak dalej, i tak dalej. Miał swój umysł, po prostu. Ale czy twoim zdaniem to się sprowadzało tylko do kwestii kolektywizacji? Bo ja się zgadzam, że Gomułka miał inną wizję komunizmu w Polsce od tego ze Związku Sowieckiego, ale czy różnica polegała tylko na stosunku do kolektywizacji, czy na czymś jeszcze? Bo tu powoli przechodzimy do tego okresu powojennego. Oczywiście kolektywizacja jest takim najbardziej tutaj drażliwym elementem ze względów także struktury społecznej Polski, możliwości potencjalnego oporu chłopskiego, bo ludzie w miastach to raczej przy redystrybucyjnej polityce państwa, czy profesorowie uniwersytetu, czy nauczyciele, czy robotnicy nie mają większych możliwości oporu. Chłop mieszkający pod lasem jednak ma. Generalnie wydawało mi się, że chciał tutaj tak, żeby ten ustrój był możliwie jak najszerzej zaakceptowany przez całe społeczeństwo, czyli w ogóle o tym myśli, bo inni nie myśleli, prawda? Należy to zrobić metodami możliwie przy najmniejszym użyciu przymusu. To jest generalny pomysł, czyli żeby zaakceptowali to Polacy, po prostu, żeby to zrobić powoli metodami właśnie salami administracyjnymi, wymiany elit i tak dalej, i tak dalej. No, że przy jak najmniejszym rozlewie krwi. No i oczywiście w tym kontekście pojawia się również tak niezwykle ważna kwestia chłopska. Dobrze, to jeszcze za chwilę podrążymy. A teraz chciałbym się na moment skupić na tym, co się dzieje tak naprawdę chyba głównie jednak w 1945 roku. A mianowicie w momencie, w którym Armia Czerwona zbliża się do ziem polskich, staje się jasne, że w
wkrótce ją zajmie i zajmuje te ziemie polskie etapami, prawda? Najpierw do lata 44 ten obszar do Wisły, później od początku do ofensywy styczniowej 45 roku za Wisłą. Zaczyna się gwałtowna zmiana, jeśli chodzi o Polską Partię Robotniczą, polegająca na jej niewyobrażalnym wzroście liczebnym. Gdybyś mógł to zobrazować liczbami, na ile byś szacował liczebność PPR-u, powiedzmy, przed wejściem Armii Czerwonej, a na ile, powiedzmy, w roku 46? Przed wejściem Armii Czerwonej to jest bardzo dynamiczne. To nie ale można, w tym okresie bezpośrednio przed wejściem maksymalnie kilka tysięcy osób. Kilka tysięcy. Kilka nawet tysięcy nie, nie kilkanaście, a kilka. A w 46 roku, na początku, to jest jaka liczba mniej powiem więcej? Nawet w 45, no. Czyli nawet na przestrzeni wręcz kilku miesięcy. To już jest, że rząd w wielkości 20-30 tysięcy. Dobrze, potem, no właśnie, a potem? To już jest setki tysięcy, właśnie. A później ta liczba przekracza milion. Ale milion w którym roku przekracza? Oj, później. No dobrze, ale w którym przekracza, powiedzmy, nie wiem, pół miliona? Czy tam 300 tysięcy, powiedzmy. To jest 46-7 rok, prawda? Tak. No dobrze, tak, i teraz chciałbym, żebyśmy porozmawiali o tym, czy w ogóle można mówić w takim razie o jednej polskiej partii robotniczej, jeżeli w roku 44 mamy strukturę kilkutysięczną, a w dwa lata później mamy kilkuset tysięczną strukturę. No to de facto, ja rozumiem, że te kilka tysięcy kieruje. Oni są wszystkimi tymi sekretarzami wojewódzkimi, powiatowymi i tak dalej. Ale czy te kilka tysięcy ludzi jest w stanie realnie kierować efektywnie kilkuset tysięczną rzeszą ludzi, którzy napłynęli w 45-46 roku? Absolutnie tak, przy czym zmniejszyłbym liczbę tych prawdziwych ideowych komunistów, takich, którzy wiedzieli, o co tutaj naprawdę chodzi. Kim jesteśmy, nawet do rzędu kilkuset do tysiąca, to jest naprawdę dużo mniej. Proszę pamiętać, że tych komunistów było bardzo niewielu i oni musieli jeszcze podzielić siły na milicję, na bezpiekę i na wojsko, prawda? Wręcz... Znaczy tak, podzielić w tym sensie, że oni byli oddelegowani, ale w partii tak jest, byli, prawda? Tak jest. Tej samej partii. No ale często jest tak, że nawet w Komitecie Wojewódzkim Partii jest kilku członków dokładnie znanych jeszcze sprzed wojny, z takich, no ta. Wiadomo kto jest kto, ale jest też sporo osób nowych, a na szczeblu powiatu to już jest bardzo różnie. Albo został jakiś dobry komunista ze szczeblu powiatu, albo jest to są to całkowicie nowi ludzie. A no właśnie, teraz ja bym chciał tych całkowicie nowych ludzi zapytać. Co to są za ludzie i na ile oni, jak sam powiedziałeś, nie wiedzą za bardzo o co chodzi, to co oni realnie robią? Jest taki, a powiat to już jest całkiem spora społeczność, taki sekretarz powiatu przyjęty do partii w 44-45 roku. To są bardzo, bardzo różni ludzie. No, mamy takie przeświadczenie, że nawet wiele takich patriotycznych mitów, że to wszyscy prawda, w podziemiu, antykomuniści, przeciwnicy byli systemu i tak dalej. No nie, generalnie bardzo dużo ludzi chętnie pcha się do tej partii, która po prostu oznacza władzę. I to są ludzie bardzo różnego autoramentu. Wręcz, jeżeli się obserwuje dokumenty na szczeblu województwa, to często ci zaufani komuniści, którzy pełnią tam te czołowe funkcje, tak naprawdę nie znają tych ludzi, oni ich dopiero badają, co oni w ogóle rozumieją z marksizmu, a skąd oni się wzięli i to jest naprawdę bardzo różny element. Co jest tutaj niesłychanie ważne, bardzo dużo tutaj jest ludzi w tej początkowym okresie, którzy uważają, że ten system będzie wyglądał tak, jak wygląda, czyli że będzie jakaś biało-czerwona flaga, taki system może trochę hegemonistyczny, demokracja lewicowy, ludowa tak zwana. Tak zwana demokracja ludowa. I ale jest, nie system sowiecki. Absolutnie nie system sowiecki i że nie rozumie, że to jest tak naprawdę etap przejściowy i wiele z tych osób jest eliminowanych w czystkach 48 roku, nawet funkcyjnych działaczy partyjnych, którzy znikają całkowicie z życia politycznego, a nawet z kraju. Ale czyli co, to byli ludzie, którzy czym się kierowali? Tylko karierowiczostwem, czy może niektórzy z nich myśleli tak, jest taka Polska jaka jest, innej chwilowo nie widać, bo trzeciej wojny światowej pewnie nie będzie, no to trzeba odbudowywać kraj, prawda, trzeba na tym małym poletku powiatowym czy gminnym robić to, co można, że robi się to pod sztandarem PPR-u, a co nas obchodzi, co tam w tej Warszawie mówią, ważne, żebyśmy tu odbudowali most na przykład. To są bardzo różni ludzie i ze względu na brak wiarygodnych źródeł, nikt im nigdy nie zadał pytanie, dlaczego pan naprawdę został sekretarzem PPR-u. Nie, jasne. Orzekanie o proporcjach jest bardzo różne. Jest sporo działaczy lewicowych, komunizujących, związkowych sprzed wojny, którzy realizują wręcz stare postulaty lewicowe w postaci mieszkania dla robotników i tak dalej, i tak dalej.
Jest wiele osób, wielu koniunkturalistów, ale jest też no, bardzo spora grupa no, przedziwnego autoramentu, duża grupa no, karierowiczów i to często najgorszego sortu. No, nie, to na pewno też, ale czy to znaczy, że jest aż nagle eksplozja kilkaset tysięcy karierowiczów? No może tych karierowiczów jest część, ale jest też jakaś część ludzi, którzy po prostu chcą tą Polskę odbudowywać taką, jaka ona się wyłoniła z odmętów II wojny światowej, bo po prostu nie widzą innej alternatywy. To jest, pytaliśmy, znaczy rozmawialiśmy wcześniej bardziej o aparacie, prawda? No tak. Co do liczebności partii, to oczywiście zgoda. Jest wiele osób o no, klasycznej jakby lewicowej konstrukcji, przy czym moim zdaniem większość z nich i bardziej lewicowych jednak znaleźli się szybciej w naturalny sposób w związkach zawodowych i w PPS-ie. Z aparatem jest różnie. Co do szeregowych członków, to są rzeczy no, bardzo różne. Jednak uważam, że większość osób no, była znaczy w tej partii zwyczajnych, takich bardzo prostych rzeczy. No, dostawało się konia z Unry. Tak? Bardzo duża grupa osób na wsi, chłopów, zapisała się dlatego, że tak, można było dostać konia z Unry. Już w 1946-1947 roku ten papier przynależności był ważny, żeby dziecko mogło pójść do szkoły. Obowiązywał państwowy system dystrybucji dóbr, butów, płótna, soli, nafty, wszystkiego. Czyli znaczna część, twoim zdaniem, się zapisywała po prostu nie tyle dla kariery, co żeby po prostu dostać jakieś elementarne środki do życia, tak? Tak jest. Zachowało się mnóstwo, to właśnie partie należy, to jest pewna trudność, ale też i pewna wdzięczność. Znaczy materiały z KC są bardzo mocno homogeniczne i takie już wyzbyte tych ciekawostek wszystkich tych, co się działo na dole. W papierach na szczeblu kilkunastu województw są znakomite protokoły posiedzeń partii. No, że trudno jest, ze świecą można znaleźć takie posiedzenie koła gminnego czy koła zakładowego partii, w których rozmowa dotyczy czegokolwiek innego niż poza normalnymi bolączkami robotników z kupnem chleba. Mówię o butów, zaopatrzenie w mięso, godziny pracy, warunki pracy, jeżeli chodzi o te komórki, a na wsi kłopoty z zakupami soli, soli, nafty i tego typu innych rzeczy. Tak naprawdę mało kto w ogóle się tam w tej partii na dole zajmuje, interesuje polityką. To trzeba sobie to jasno powiedzieć. To są ludzie, dla których to jest pewne warunek uczestniczenia w systemu, dostępu do dóbr. Proszę pamiętać o tym, że już w 1947 roku, dosyć szybko, partia prowadziła politykę niedopuszczania osób o niewłaściwym pochodzeniu do liceów i z papierem partyjnym, że ktoś jest członkiem, prawda... Znaczy z dzieckiem raczej, członka tak, partii. Przepraszam, tak, partii, tak, czy ze zasłużonego działacza. Można było dostać stypendium, wszystko. Partia, aparat partyjno-państwowy, czyli sposób redystrybucji dóbr i zarządzania powodował, że działając czy w PSL-u, czy to było moim zdaniem dużo silniejsze niż represje fizyczne, angażując się, nie zapisując się gdziekolwiek, czy do SD, czy do czy spółdzielni chłopskiej i tak dalej, tak dalej, pozostawało się poza głównym nurtem dystrybucji wszelkich dóbr. Dobrze, a chciałem cię zapytać, jakby nawiązując do tego, czy mówisz, rola reformy rolnej. Na ile ta reforma rolna, która została przez komunistów tak skrojona, żeby jak największej liczbie ludzi dać choćby maleńki kawałeczek ziemi, była tym czynnikiem, który rzeczywiście no, napędzał szeregi PPR-u, ale też w ogóle zwolenników tej nowej władzy? W początkowej fazie trochę tak, przy przeprowadzaniu tej akcji. Generalnie ta akcja, chyba partia sama to widziała i oceniała, no nie związała tych ludzi mocno ani z systemem, ani nie dała jakoś ogromnej liczby członków. To jednak było tak, że podstawę partii na wsi stanowili jednak indywidualni chłopi i dalej robotnicy folwarczni i ci, którzy pozostali na resztówkach, na tych przejętych majątkach państwowych itd., itd., czyli ci de facto na garnuszku w tym systemie redystrybucyjnym państwa. Duża grupa tych, którzy dostali tą ziemię, ich chłopskich synów poszło do milicji na początku, prawda, do wojska, natomiast do KBW, ale oni moim zdaniem, oglądając papiery PPR, wydaje mi się, że to jednak nie przyniosło tak dużych, to nie była zresztą tak, nie była znowu tak duża liczba chłopów. To o tym też trzeba pamiętać. No wiesz, to zależy. No, moim zdaniem to była jednak liczba już liczona, zdaje się, było kilka milionów ludzi, którzy dostali coś z reformy rolnej. To nie było tak mało, prawda? No nie, kilka milionów na pewno nie. No to są dużo mniejsze liczby.
Poza tym... Znaczy mówię o rodzinach, prawda, bo to był jeden dostawał, ale on miał często żonę, dzieci, prawda, i dostawał ten hektar, czy dwa hektary, prawda, ta liczba może, no, już zostawmy konkretnie, ale to było masowe jednak zjawisko. Nie, bo do czego ja zmierzam? Zmierzam do pytania o wyniki referendum, bo to jest właściwie jedyny dla mnie miarodajny wskaźnik nastroju względnie, mówię o prawdziwych wynikach referendum ludowego 1946 roku, kiedy zgodnie z wezwaniem PPR-u komunistów, trzy razy tak głosuje, ale dobrze pamiętam, 28%, prawda? Czyli mniejszość, wyraźna mniejszość społeczeństwa, no ale jednak to nie jest te kilka tysięcy, od którego PPR startował, tylko to jest już liczba, którą możemy liczyć w milionach. Kilka milionów ludzi popiera komunistów w czerwcu 1946 roku. Z czego się to bierze? To jednak był system, który otwierał wiele furtek dla społeczeństwa. To był system, którym trzeba pamiętać, na wsi jednak my patrzymy przez pryzmat często zniszczenia ziemiaństwa, ale jednak dla chłopów to była wielu likwidacja dworu. To był jednak te hasła, no nie były hasła, że będziemy tutaj kolektywizować. No właśnie, trzeba pamiętać, to trzeba powiedzieć. To są hasła przejściowe, obliczone na pozyskanie maksymalnej liczby obywateli do poparcia do komunistów. Proszę pamiętać o tym, nawet w takim wymiarze społecznym przestrzeni publicznej, chłop jest kimś zupełnie innym przed wojną niż teraz. Teraz chłop jest hołubiony, do chłopa się jeździ, chłopa się agituje, chłopu się rozdziela konie z UNRA, oczywiście tak, żeby jak najwięcej z nich pozyskać, prawda? Poza tym o chłopie się dużo pisze, do tego chłopa się jeździ z oświatą i z gazetami, no jednak jest to zasadniczo różna sytuacja, zwłaszcza w stosunku do biedoty chłopskiej, która w latach 30. no była kompletnie na marginesie często społecznym, prawda? To samo jest z ogromnymi masami robotników, gdzie no oczywiście te dokręcanie śruby wróci w 1948 roku, no właśnie, ale gdzie no właśnie robotnicy sami uzyskają możliwość jakiegoś samorządu, gdzie idą do komitetu, mogą się poskarżyć, prawda, i na skutek tego dostają jakieś przydziały żywności. Status społeczny nawet nie tylko w sferze tym materialnym, nie tylko w sferze strukturalnym, ale tym takim docenienia dla wielu tych ludzi się zmienia. I to możliwość ogromna awansu dla chłopskich dzieci wykształcenia, prawda? To są rzeczy oczywiste, które były i wtedy sobie mało jakby z tych ludzi często zdawało sprawę, co jest tak na końcu za 2-3 lata, prawda? A to podejrzewam, że nawet gdyby wiedzieli, to jednak realny pewien awans i konkretna ziemia, przydziały, rozdawnictwo cały czas. Proszę pamiętać, że kluczowym elementem polityki PPR-u w zakładach pracy i tak dalej nie jest rynek, który jest powoli likwidowany przez państwo później coraz szybciej, tylko zasadniczy rozdział dóbr cały czas jest w rękach państwa. Dobrze. Które daje. Ponieważ mija pierwsza godzina naszej rozmowy, ja za chwilę poproszę państwa o zadawanie pytań na kartkach. Przypominam, taka jest formuła naszego spotkania. Tutaj jedna z pań dysponuje takimi kartkami, więc te osoby, które nie mają, to ona rozda. A ja chciałbym, żebyśmy jeszcze o jednym wątku porozmawiali, zanim przejdziemy do tych pytań, które ewentualnie państwo z sali zadadzą ci. Słynna sprawa, którą już zacząłeś sygnalizować i wcześniej też była o niej, zmierzaliśmy ku niej, czyli sprawa odchylenia prawicowo-nacjonalistycznego, upadku Władysława Gomułki i grupki jego współpracowników w 1948 roku. Na ile ta sprawa była po prostu tylko i wyłącznie efektem działań Stalina, który nakazał w ramach jednoczenia ruchu robotniczego, tak zwanego jednoczenia, podobne czystki w partiach komunistycznych, właściwie we wszystkich krajach zależnych od Związku Sowieckiego, a na ile jednak mamy tu jakiś element realnego sporu, który wcześniej sygnalizowałeś, mówiąc, że Gomułka jednak nie chciał kolektywizacji, przynajmniej tak szybkiej i na pewno przymusowej, no i właśnie jakie jeszcze ewentualnie inne by go różnice dzieliły od reszty towarzyszy z Bierutem na czele? Spór oczywiście był jak najbardziej realny i nie tylko personalny, on był widoczny
historyczny już w czasach PPR-u, to jest słynny list Iwaniuka do Kominternu. Gomułka miał inną wizję wprowadzania tego systemu i ci, nazwijmy ich stalinowcami, ci radykałowie też mieli swoją własną wizję. Na razie w 1944 roku Stalin nie tylko w Polsce, ale w innych krajach demoludów zapalił się zielone światło dla tych mniejszych radykałów i stąd się wziął ten okres przejściowy tak zwanych demokracji ludowej. Proszę pamiętać o tym, że już w 1944 roku sekretarzem był Gomułka, ale większość w biurze politycznym mieli jego przeciwnicy, którzy go mogli dosłownie w każdej chwili przegłosować i usunąć. Mhm. Dosłownie. To było tylko jedno polecenie, jeden telefon. Na tyle był w stanie realizować program i na tyle działał, na ile mu pozwolono po prostu. To jest moim zdaniem absolutnie oczywiste. Zmienił się kierunek wiatru, historia przyspieszyła, zaczęła się Czechosłowacja, prawda, i siłowe rozwiązania, sprawa Niemiec została rozstrzygnięta i paru jeszcze innych teatrów wojennych też. I po prostu jedno polecenie Stalina, jedno zapalenie światła dla przyspieszenia i koniec, zmiana. A czy twoim zdaniem Gomułka miał jakieś pole manewru? Bo jego właśnie taki otwarty spór zaczyna się od Szklarskiej Poręby i utworzenia Kominformu, czemu jest przeciwno. On się prawdopodobnie z tego sprzeciwu wycofuje, ale tu się zapala już lampka ostrzegawcza i później dochodzą inne jakby zarzuty pod jego adresem, kwestia oceny tradycji Polskiej Partii Socjalistycznej przed Zjednoczeniem, gdzie Gomułka się wyraża pochlebnie o tej tradycji, a reszta towarzyszy z biura politycznego jest oburzona, że jak to, prawda, tu się reakcyjne PPS-owskie tradycje jakieś usiłuje chwalić. Na ile on mógł, mówiąc krótko, uratować skórę czy nawet stanowisko, gdyby pryncypialnie poparł Komintern, prawda, i poparł przyspieszenie kolektywizacji? Czy byłby ktoś inny wytypowany w roli tego prawicowca? Gdyby taka była potrzeba biura politycznego i polecenie Moskwy, nawet moim zdaniem pryncypialne tu jakby zgięcie się nie i gdyby była potrzeba głowy, tak? Gomułki. Nie, ale czy to musiała być głowa Gomułki, pytam w ten sposób. Czy to musiała być konkretnie głowa Gomułki? No bo wiadomo, on się sam, że tak powiem, swoimi wypowiedziami, swoim zachowaniem podstawił tą głowę, ale czy gdyby się zachował inaczej? Jeżeli byłaby potrzebna jakakolwiek głowa, to byłaby to głowa tak czy siak Gomułki i rozliczenie go za wszystkie sprawy od KRN-u od 1944 roku. Czyli tak naprawdę już wydarzenia z okupacji były wystarczające, żeby Gomułkę zdemaskować jako prawicowca, nawet gdyby... Ale oczywiście, że tak, tym bardziej, że tą linię polityczną on w końcu w jakiejś mierze wiosną 1944 uzyskał takie zielone światło w końcu, w końcu jak nawiązano łączność z Kominternem. No i on realizował tą linię polityczną w latach 1945-1947. On tak samo jak próbował się dogadać z bardziej lewicowymi organizacjami jeszcze w czasie okupacji, tak samo prowadził taką politykę po wojnie i wyciągnięto by 50 jego przemówień, gdzie się odwołuje do tradycji PPS-owskich, wspólnej walki itd., itd. Jeżeli byłaby potrzebna głowa, byłaby to głowa Gomułki i twierdzę, że ta głowa byłaby niezastąpiona i padłaby bez względu na ilość i jakość jego elaboratów, w których by potępiał swoją własną politykę. A powiedz mi, czy ten spór, bo wcześniej mówiłeś, że właściwie na tym niskim szczeblu w PPR-ze właściwie te kwestie polityczne mało kogo interesowały, a czy... 3 lata później, w 1948 roku, kiedy dochodzi do zdemaskowania Gomułki jako, prawda, tego odchyleńca, jest tak samo, to znaczy dalej w tych niższych szczeblach nikogo ten spór nie obchodzi, wszyscy tam przechodzą do porządku dziennego nad tym, że zdemaskowano właśnie sekretarza generalnego PPR jako no właśnie element niepewny, czy są jakieś przejawy, jakieś dyskusji, jakieś wątpliwości na tych niższych szczeblach? Ależ absolutnie tak i to wręcz kapitalne. No, to jest jednak wydarzenie, które się odbiło dużym echem w partii, bo tym bardziej, że no takim urządzeniem, które je bardzo mocno wzmocniło, było jednocześnie decyzje planu sierpniowego i jakby widmo kolektywizacji, prawda? Więc oczywiście pada taki, oczywiście jest ogromny strach w szeregach partii. Doły partyjne, wiejskie po sierpień, wrzesień, październik padł blady strach po prostu. Skończyło się, że tak powiem, partia jako dostarczycielka nawozów, prawda, lampy i ewentualnie kariery, ale padł strach, że to będzie kolektywizacja. To jest ogromny wstrząs i szeregi partyjne po prostu zaczynają topnieć.
Topnieć w realnych liczbach od jesieni 1948 roku i to jest jakby wiąże się także z percepcją sprawy Gomułki. Znaczy ta sprawa Gomułki i odchylenia prawicowo-nacjonalistycznego nie odegrałaby moim zdaniem w tych dołach partyjnych większego znaczenia, tak. gdyby nie właśnie kwestia kolektywizacji. No tak, czyli Gomułką się niespecjalnie przejmowano, natomiast obawiano się tego, jakie mogą być konsekwencje jego odsunięcia właśnie w kontekście kolektywizacji. Może bardziej bym powiedział tak, że łączono te dwa wydarzenia, że odchodzi Gomułka i zaczyna się kolektywizacja. I zaczynają się pojawiać pytania jakichś takich prostych chłopów. To jak to jest, że ten towarzysz Gomułka tutaj tak się odkręcił, gdzieś tam błądził przez te 5 lat, a co robiła reszta biura politycznego? Tak? No tak, no to jest logiczne. Tak. Więc padają, proszę państwa, tak zadziwiające, logiczne pytania, ale powiadam, nie odegrałoby to żadnej roli moim zdaniem w partii, nikt by się tym nie interesował, gdyby nie widmo krążące po Polsce kolektywizacji. Zaraz będę już prosił o te pytania na kartkach, jeśli są jakieś, ale zadam ci jeszcze jedno pytanie związane z tym plenum sierpniowo-wrześniowym. Też gdybyś zechciał powiedzieć, co z twoich badań wynika, jeśli chodzi o reakcje w szeregach partyjnych. No bo raz, że Gomułka zostaje usunięty, ale dwa, kto zajmuje jego miejsce. Oto bowiem z dnia na dzień bezpartyjny dotąd prezydent Bolesław Bierut zostaje nie tylko członkiem Polskiej Partii Robotniczej, ale i nowym sekretarzem generalnym. No i teraz jest pytanie, czy to jakby uważano za maskaradę i właśnie nikt tego nie komentował, czy też jednak ktoś wyrażał zdziwienie, jak to możliwe, że bezpartyjny prezydent nagle w ciągu jednej nocy się przeobraził w przywódcę partii komunistycznej. Nie znajduję to większego oddźwięku w dokumentach tych dołowych partyjnych. Problem polega w ogóle 1948 roku, że mniej więcej w tym okresie, już po odsunięciu Gomułki i po ogłoszeniu jakby zasadniczych decyzji lipcowego plenum, sprawozdawczość partyjna i w ogóle dokumenty partyjne zaczynają się gwałtownie zmieniać. Znaczy one przestają relacjonować rzeczywistość. To jest niestety ich ogromne nieszczęście. Czyli nawet w wewnętrznych dokumentach zaczyna się tak zwane lakiernictwo. Może nawet nie lakiernictwo, ile człowiek może przeczytać 2-3 strony z stosownego raportu miesięcznego pierwszego sekretarza, nie dowie się tam poza słusznymi potępieniami i hasłami i tak naprawdę co się dzieje na terenie jego województwa. Po prostu w tym okresie więcej z dokumentów PPR-u wyparowywuje rzeczywistość. To jest pewien kłopot. Ale problemy były inne i jednak ludność wiejską przeraża jednak nowy system i kolektywizacja. Ludność miejska, a przede wszystkim inteligencja robi ogromny krok do tyłu. Skończyła się ta zabawa w Polskę Ludową, skończyły się złudzenia. Było widać, że nawet w propagandzie oficjalnej partii coraz więcej się mówiło o wzorcach radzieckich i tak dalej, i tak dalej. To jest ogromne też usztywnienie inteligencji. To jest, ja myślę, że to w znacznej mierze kierownictwo sobie zdawało sprawę z nastrojów i ze skutków i to jest taka jest moja teza z ważniejszych powodów, dlaczego konsekwentnie w latach 50. jednak zwlekano z kolektywizacją i nie wprowadzono. Natomiast takie, że Bierut został tam prezydentem, no to naprawdę nie są najważniejsze problemy, którymi żyła partia na dole. Rozumiem. No dobrze, a poza strachem przed kolektywizacją, czym jeszcze żyła partia na dole w ostatnim roku swojego istnienia, no bo 48 jest w jakimś sensie ostatnim rokiem, choć wiemy, że nowa partia będzie zbudowana de facto na grzbiecie starej, prawda? Mówię o Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Niemniej jednak, czym ci ludzie żyją jeszcze? Jak obserwujesz, czytasz te jeszcze dokumenty, w których coś wynika, jeśli chodzi o nastroje wewnątrz partii, to co ich jeszcze absorbuje, przykuwa ich uwagę? Trudno w ten sposób definiować, dlatego że te dokumenty, nawet te dołowe, one są skonstruowane w ten sposób, że przyjeżdża sekretarz i to on wygłasza, jakby narzuca sposób, o czym będziemy rozmawiali. To znaczy będziemy rozmawiali o tym, o tym przemówieniu albo o tym, co się wydarzyło w polityce narodowej, wygłasza jakby wykład, prawda, po którym nie pada żadne pytanie z sali, natomiast jak pyta, czy nie ma jakby wątpliwości co do referatu, natomiast na pierwsze pytanie, co towarzysze jakby
jakby na to pada, no dobrze, to wszystko fajnie, ale dlaczego podrożały zapałki, prawda? Mhm. Więc to są tego typu dokumenty i tego typu spory. Nie bardzo można powiedzieć, czym ci ludzie żyli, w sensie, bo ich nie interesuje, co się dzieje w sytuacji w Stanach Zjednoczonych, czy w Japonii, czy może gdzieś tam jakaś Korea, czy oni się nie są tym zainteresowani. Po tych referatach pada coś takiego, prawda? A tematy wywołane, które rzeczywiście powodują zainteresowanie, to są te, o których mówiliśmy, czyli lipcowe i sierpniowe plenum. To jest ogromny rezonans i to są pierwsze czasami od 2-3 lat rozmowy o polityce na zebraniach PPR-u. Wcześniej tego no, wszyscy przyszli, wysłuchali, podpisali listę i poszli. Tak. Dobrze, to teraz pozwolę sobie odczytać kilka pytań, które państwo z sali zadali. Jak pan ocenia tak zwaną frakcję żydowską w Polskiej Partii Robotniczej z Szymonem Zachariaszem? Zachowała się w archiwum akt nowych spuścizna Zachariasza. Na ten temat już sporo napisano. August Grabski, polecam do jego książki. Ona, to jest frakcja, która jest z punktu widzenia jakby moich badań dość marginalna, dlatego że ona no, nie do końca jest zainteresowana tą polityką PPR-u na niwie państwowej, o której mówimy, prawda? Ona realizuje pewne interesy środowiskowe, pewne interesy pewnych grup komunistów, pewnych środowisk żydowskich, ona generalnie nie jest zainteresowana tą polityką, o której mówimy. Trudno wydawać o niej jakiekolwiek oceny. Ona jest opisana w pracach Augusta Grabskiego i do tego nic nowego nie dodam. Mhm. Kolejne pytanie jest, ja będę na pewno selekcję robił tych pytań, wy państwo wybaczycie. Jest pytanie o partyzantów takiego zgrupowania Jeszcze Polska Nie Zginęła, zdaje się z Satanowskim na czele. Co byś mógł na ten temat powiedzieć, bo to taka dziwna formacja. Ona jest też troszeczkę poza obszarem badawczym i ona nie jest wspominana w tej książce, bo zgrupowanie Jeszcze Polska Nie Zginęła nie było w żaden sposób związane z konspiracyjną Polską Partią Robotniczą. Ona miała bardzo różne kontakty ze sztabami partyzanckimi sowieckimi, była o składzie mieszanym, część spadochroniarzy, część okolicznej ludności. Ona jakby jest poza obszarem tym badawczym i ja nigdy się nią nie zajmowałem. Mhm, rozumiem. Tutaj pada też pytanie o to, właściwie jaki był klucz mordowania, to trochę wykracza poza temat naszego spotkania, ale ma z nim jednak wyraźny związek, klucz mordowania komunistów przed wojną przez Stalina. To znaczy, dlaczego tych, a nie innych przywódców KPP wymordowano, czy w domyśle, dlaczego nie wymordowano wszystkich? To jest trochę, znaczy po pierwsze to nie sam Stalin jakby decydował personalnie, kto ma być zamordowany czy nie, to rozpędzał pewien aparat. Natomiast no trudno powiedzieć, ja w archiwach sowieckich znalazłem donosy, czy jakbyś sprawozdania, na które pisali na siebie nawzajem towarzysze. To jest generalnie człowiek przyjeżdżał do Moskwy, prawda, i składał z Paryża, i składał raport, daje materiał na wrogów narodu i wymieniał 134 nazwiska. Przyjeżdżał drugi, podawał 177 nazwisk. Przyjeżdżał trzeci, podawał, że z tym już aresztowanym to miało związek 79 innych. Nie wiem, średnia statystyczna, przebieg śledztwa, kształt kontaktów przedwojennych, czy współpracowali ze sobą. Trudno orzec, no ale generalnie to tak naprawdę chyba większość zdecydowana, przytłaczająca, została wtedy wymordowana w Rosji. Tam chyba mało kto ocalał. Ocaleli ci, którzy siedzieli w polskich więzieniach tak naprawdę. Ale ci, którzy byli w zasięgu, to chyba prawie wszyscy. Kolejne pytanie jest o, bo pytałem to z nawiązaniem do mojego pytania wcześniejszego o reformę rolną, ziemię z reformy. Czy znane ci są przypadki, w których chłopi nie chcieli ziemi z reformy rolnej? Tak, jest wiele takich przypadków opisanych, a jeszcze więcej jest przypadków zwracania ziemi już po reformie rolnej. Znaczy był entuzjazm, poszedł front, Armia Czerwona, dalej na Berlin, no ale tutaj jest podziemie w okolicy, prawda? Albo nawet wręcz przychodziła refleksja, że to jednak jest cudze. Jest wiele wsi, gdzie ziemi nie brano. I jest jeszcze więcej ziemi, takich wsi, których tą ziemię zwracano. Czasami po prostu ze strachu na jakiś czas, ale także na stałe. Mhm. Kolejne pytanie jest dość ciekawe. Ciekaw jestem też, jak na nie odpowiesz. Dlaczego w czasach PRL w Warszawie była ulica Bieruta, a nie było ulicy Gomułki? Pytanie bardzo dobre. Nie jestem w stanie na to pytanie w prosty sposób odpowiedzieć, ale...
Ale wydaje mi się, że polityka generalnie w tych sprawach była taka, że jednak mianowano, czy jeżeli nadawano nazwę ulicy, to raczej osób już nieżyjących, tak? No tak, ale Gomułka umarł w 82, więc można było przez następnych 6 lat uświetnić jego osobą jakąś ulicę. No można było, zwłaszcza, ale... Zwłaszcza, że Jaruzelski miał do Gomułki bardzo ciepły stosunek, cały kult, przecież mnóstwo książek o Gomułce, ku jego czci i tak dalej. Inaczej niż w latach 70., kiedy Gomułka był jednak eliminowany z oficjalnej narracji historycznej. To prawda, taka szansa istniała, ale no jakby biorąc pod uwagę pewien rachunek prawdopodobieństwa, ze względu na okres istnienia PRL-u, Bierut miał na to większe szanse. O, tak, tak, znaczy, o, żeby się dorobić. Więcej czasu, tak, umarł, więcej tak, czasu tak, miał, żeby się tej ulicy umarł. Doczekać niż Gomułka. Czy są jeszcze jakieś pytania na kartkach, gdyby pani zechciała przyjść? A ja ci zadam pytanie jeszcze jedno, które już wcześniej chciałem zadać, a teraz skorzystam z okazji. Chodzi mi mianowicie o ten okres 45-48, Partia i Bezpieka. Bo tak naprawdę mówimy o PPR-ze jako o rzeczywistym centrum władzy i rzeczywiście ono nim jest. Ale równocześnie najważniejszym narzędziem partii jest Bezpieka. Natomiast znane są przypadki, w której to narzędzie się wyrywa trochę spod kontroli. Co byś o tym powiedział? A to jest absolutnie różna sytuacja. O jednej rzeczy najpierw wspomnę. Znaczy generalnie jest tak, że w Polsce już w 45-46 roku nie rządzą normalne organa władzy, tylko rządzi egzekutywa. To jest egzekutywa szczebla wojewódzkiego lub powiatowego, w której skład wchodzą towarzysze, szefowie poszczególnych oddziałów KW, także szef milicji, jakiś starosta lub wicestarosta, szef UB lub wiceszef UB i tak dalej, i tak dalej. Czyli generalnie jest to skonsolidowany aparat już od samego początku. Ale nie mam co do tego wątpliwości, o ile w jakiejś dużej mierze mogła partia wpływać na aparat, na milicję, to znaczy mogła wydawać swoje opinie, żądać swoje wyrzucenia i tak dalej, i tak dalej, o tyle aparat bezpieczeństwa mogła najwyżej postulować cokolwiek. Nie ma władzy partii na szczeblu powiatu czy województwa, nie ma żadnego wpływu na decyzje i to, co się odbywa w Służbie Bezpieczeństwa. Znaczy, oczywiście te kontakty są bliskie. Mm-hmm. Jeżeli jakiś towarzysz, prawda, chce kogoś innego towarzysza mianować na stanowisko, to go sobie opiniuje w UB. W obydwie strony przepływają materiały, to znaczy UB. Ale czekaj, czy ja dobrze cię rozumiem, że twierdzisz, że sekretarz powiatowy nie ma właściwie żadnego wpływu na Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa, że ten Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa tylko podwojewódzki podlega urząd i absolutnie sekretarza powiatowego ma za nic? W normalnym układzie, oczywiście często były, zwłaszcza na początku 44-45, siła i wpływy zależały od pozycji, od biografii, od historii itd., mhm. itd. Ale w tym optymalnym modelu tego nie ma. To znaczy jednak aparat bezpieczeństwa jest... Czyli jak sekretarz powiatowy się chce poskarżyć na UB z powiatu, to musi jechać do Komitetu Wojewódzkiego tak PPR jest. I tam złożyć doniesienie, że nie wiem, pijany komendant UB z pistoletem tak biega jest. Po rynku i strzela do ludzi, tak? Tak ale jest. Sam nie może, że tak powiem, go zdjąć ze stanowiska. Absolutnie nie, tego nigdy nie było. Zresztą w milicji też, a starosty raczej też nie mógł zdjąć, prawda? Ale jednak w wypadku starostów, komendantów milicji mogli sobie pozwolić na dużo więcej. Wręcz żądać czystek. Wpływ jest absolutnie na starost, na aparat samorządowy, na aparat wykonawczy, czyli starostów, wojewodów lub rozmaite urzędy, jest wręcz proszę zdjąć i koniec. A UB jest dużo bardziej dalej od partii, to po pierwsze. Po drugie, to UB często jest jednak nad partią, bo jak pisze sprawozdania ze szczebla województwa, także rozpracowuje wszystkie działające partie i ma agenturę. Ma także agenturę w Polskiej Partii Robotniczej. Czyli PPR żeby było jasne. Też podlega rozpracowywaniu oczywiście, agenturalnemu. Że tak. Oczywiście, że tak. Natomiast, a jeszcze fajną... Czyli zanim powstanie słynny 10. Departament czy Biuro Specjalne Ministerstwa Bezpieczeństwa z światłą Fejginem, tak naprawdę wiele lat wcześniej, jeszcze przed tak naprawdę 48 rokiem, PPR też jest przedmiotem inwigilacji struktury PPR ze strony bezpieki. Oczywiście ta inwigilacja ma zupełnie inne zadania jakby niż na tak, przykład... Tak, PSL-u, gdzie chodziło o niszczenie PSL-u, jasne, a tu chodzi PPS... o wyłapywanie wrogów. Tak? Albo nawet posiadanie drugiego kanału informacji, co się dzieje na szczeblu lokalnym, prawda? Czy ci towarzysze może coś tam robią niedobrego i tak dalej. Powiem więcej, nawet znalazłem sprawę operacyjnego rozpracowania
wprowadzono w 1946 roku przez UB poznańskie, które rozpracowało struktury nawet w kilku powiatach w pewnym momencie Polskiej Partii Robotniczej na właśnie Wielkopolsce. No, mhm. Dlatego, że tam partię założyli działacze Stronnictwa Narodowego. Ale ja rozumiem, że to jest struktury lokalne, natomiast nie inwigiluje się członków ścisłego kierownictwa, na przykład członków Komitetu Centralnego PPR. Wydaje mi się, że tego już nie ma na szczeblu Komitetu Wojewódzkiego. Aha, czyli tak naprawdę od szczebla Komitetu Wojewódzkiego partia jednak jest nad bezpieką, natomiast niżej bywa odwrotnie. Jest tak? obok. Mhm. Jest obok. To jest jeszcze równorzędny partner. Czyli zarządzanie bezpieką jest tak naprawdę tylko na szczeblu centralnym. Znaczy w Warszawie towarzysz Radkiewicz dostaje polecenia, co ma robić i jak ma robić, i to już on po linii bezpieczniackiej przekazuje w dół. Oczywiście na szczeblu województwa te działania też są koordynowane. To znaczy, jeżeli przychodzi na przykład do siłowego przejęcia struktur PSL-u w poszczególnych powiatach, prawda, no to jest to wspólna akcja aparatu partyjnego i wspólna akcja bezpieki, prawda, mhm. ale często nawet zdarza się, że dostaje partia informacje operacyjne z pseudonimami Aha. podpisanymi, uh-huh. ale to nie jest wpływ i to nie jest skierowanie bezpieką. Uh-huh. Pytanie z sali. Wojewoda szczeciński Leonard Borkowicz nieraz był krytykowany przez Gomułkę i resztę KC za zatrudnienie osób związanych z PSL, a nawet z endeckim rodowodem. Jak duży był zakres samodzielności wojewodów w latach 40? Czy Borkowicz, zadeklarowany komunista i członek PPR, jest postacią wyjątkową pod względem niezależności od KC? To jest w ogóle sama w sobie bardzo ciekawa postać. Z tego co wiem, to chyba jakiś nawet film o nim powstał. Tak. I książka. Jego polityka jest dosyć ciekawa. To znaczy on, tak bym to nazwał, realizował tą wizję Gomułki, że tak powiem, w całej pełni i w stosunkowo najmniej taki sposób, jakby to nazwać, cyniczny. To znaczy on generalnie robił bardzo wiele, żeby rzeczywiście pozyskiwać rozmaitych działaczy lewicowych, PPS-owców. To jest ciekawa postać. W porównaniu z wieloma innymi sekretarzami partyjnymi, typu tam Izydorczyk, czy no, gdzie to jest, mamy do czynienia z betonowymi stalinowcami, jest to postać ciekawa, indywidualność sama w sobie. Mm-hmm. No dobrze, ale pytanie jest o to, czy potrafiłbyś podać inne jeszcze postacie tego typu? Znaczy, czy ta struktura PPR-owska, w tym, mówimy oczywiście o okresie już po 1945 roku, dopuszczała odchylenia od, że tak powiem, głównego nurtu, a jeśli tak, to w jakim zakresie te odchylenia były możliwe? Dawała możliwość dostosowywania, wydaje mi się, może nie w takim wymiarze politycznym pod tytułem, czy jednak no bardziej jakby samodzielnie, czy obowiązywała pewna ogólna, narzucona przez Gomułkę linia partii i odstępstwa od niej były surowo potępiane. Znaczy nazwano to, zaraz uciekło mi to fundamentalne słowo, sekciarstwo. Tak? Czyli sekciarstwo, bo niedopuszczalne, bo tępione i tak dalej, i tak dalej. No sekciarstwo potem zmieniono na odchylenie prawicowo-nacjonalistyczne. To była gra słów. Ale poszczególni sekretarze komitetów wojewódzkich, zwłaszcza jeżeli pochodzili z danego terytorium, mieli w tym początkowym okresie dużą swobodę w pewnym układaniu rozmaitych spraw społecznych, narodowościowych i tak dalej, i tak dalej. Znaczy KC wychodziło z założenia, że jak oni są z tamtego terenu i tam są problemy społeczne, zaszłości historyczne i tak dalej, to jednak należy dać pewną rękę w układaniu pewnych rzeczy, czyli na przykład polityki kadrowej partii. To bardzo ciekawa postać, Gertruda Finder, która dostała taką wolną rękę na politykę pewną kadrową na Śląsku. My to w ogóle tam często nie rozumiemy, o co tam chodzi. Czy to wdowa po Finderze? Czy zbieżność nazwisk przypadkowa? Zbieżność nazwisk jest tutaj nieprzypadkowa, że ona była jedną z partyjnych żon Findera i używała tego nazwiska po wojnie, tak bym to określił. Ale ona dostała dosyć dużą taką wolną rękę, jeżeli chodzi o układanie różnych bardzo skomplikowanych spraw narodowościowych na Śląsku. To my sobie w ogóle dzisiaj nie zdajemy sprawy, co to była za sytuacja. Tam byli autochtoni na Polszczyźnie, tak? Były sąsiedni powiat całkowicie zaludniony przez ludność z Kresów Wschodnich. Sąsiadował z nim powiat, który był no typowo śląsko, tam katowicki, prawda? No jeszcze dwa powiaty dalej były te tam Zagłębie i tak dalej, i tak dalej. To są rzeczy, no, których ja często nawet do końca nie rozumiem. Skomplikowana mozaika społeczna, narodowościowa i tak dalej, i tak dalej. I to były takie osoby jak pani Finder, która na skutek pewnej polityki personalnej,
no po prostu starała się łagodzić różne rozmaite antagonizmy, sięgając jakieś granice w ogóle pomiędzy jeszcze II Rzeczypospolitą potem, przepraszam, województwem kieleckim a śląskim. Mhm. To są skomplikowane rzeczy. Znaczy była pewna taka, to moim zdaniem jakimś elementem polityki Gomułki, czyli no właśnie tego, żeby to społeczeństwo zaakceptowało, że to było jak najmniej krwawe i najbardziej do ludzi i tak dalej, i tak dalej. Były takie osoby, które no prowadziły taką ciekawą politykę, no ale to się oczywiście wszystko mocno kończy w 1948 roku. Przedostatnie pytanie. Nawiązując do tego, co powiedziałaś przed chwilą, wyjaśnij naszym słuchaczom pojęcie partyjnej żony. Co to takiego partyjna żona? Dosyć drażliwa kwestia. Znaczy chodzi o to, że generalnie było środowisko komunistyczne odrzucało coś takiego jak burżuazyjna moralność. To znaczy ona była... Który elementem było klasyczne małżeństwo, w ogóle, zwłaszcza tak, religijne. W ogóle religia, a nawet w jakimś sensie obowiązujące w państwach burżuazyjnych prawo własności, prawda, i tego typu rzeczy. No, były to, chodzi o to generalnie, że to były dosyć liczne, często skomplikowane związki męsko-damskie, czasowe, pojedyncze lub inne, jednodniowe małżeństwa partyjne, z których się rodziły różne dzieci pozostawione u rodziny albo w sowieckich domach dziecka. No, obowiązywała tam pewna taka dosyć luźne podejście do czegoś, co nazywano właśnie burżuazyjnym wychowaniem czy burżuazyjnym przesądami. Zresztą to miało, w ogóle to odrzucanie pewnych elementów burżuazyjnych jak prawa własności miało bardzo ważną rolę odegrało w polityce kadrowej PPR-u po wojnie, no bo pojawił się taki problem w pewnym momencie, że bardzo duża liczba partyjnych działaczy, także starostów, wojewodów, burmistrzów, no jednak siedziała przed wojną w więzieniu, ale jednak nie za komunizm. Okazało się, że jest bardzo duża grupa osób na stanowiskach kierowniczych, dyrektorów i tak dalej, przedwojennych oszustów, malwersantów, ludzi. Rekordzistą był chyba jeden ze starostów województwa lubelskiego, który na 19 lat chyba II Rzeczypospolitej, 17 spędził w więzieniach z kilkunastoma wyrokami. I to nie za działalność komunistyczną, absolutnie tylko nie, za przestępczość kryminalną. Ale oczywiście, że tak. Został rozpoznany tam później przez sędziów różnych i prokuratorów, że to jest właśnie dobrze znany im pan i oni w zasadzie chcieliby, żeby do nich zajrzał, bo jeszcze trzech spraw nie skończyli. Ale wiesz, to jest ciekawe, to w razie jeszcze jedno pytanie. Ja tylko powiem ci, jak tak? Te sprawy rozstrzygnięto. To znaczy, pojawił się taki problem ważny w partii. Co z tym fantem zrobić? Bo to jest duża grupa często oddanych towarzyszy. No więc niezależnie od siebie w wielu miejscach. Nie było to koordynowane przez KC, nie była to jakaś ogólna decyzja partii. Dochodzono na ogół do wniosku, że tamten system kapitalistyczny to był system ucisku człowieka przez człowieka, wyzysku i tak dalej, i tak dalej. To byli ludzie, którzy w jakiejś mierze kontestowali ten system. Czyli nie pozbywano się ich? Jeżeli osoba była zbyt kompromitująca na danym terenie, jak ów starosta, to przesłano go na funkcję starosty na ziemię odzyskane. Aha, czyli jednak został w nomenklaturze, mówiąc krótko. Ale oczywiście, że tak, często był awansowany. Chodziło o to, żeby nie został na tym terenie, na którym jest znany. No to w kontekście tego, co powiedziałeś, to muszę ci zadać ostatnie, najtrudniejsze pytanie w czasie naszego spotkania. Spróbuj powiedzieć coś dobrego o Polskiej Partii Robotniczej. To rzeczywiście bardzo trudne pytanie. To znaczy powiem tak, no rozmawiamy o tym okresie przejściowym i wydaje mi się, że jak obserwując ludzkie reakcje o to, o co pytałeś, to zapisywanie się do partii, jednak nastąpiła pewna jakościowa zmiana, która no być może i tak by następowała. To znaczy, że ten PRL, zwłaszcza na początku, no pomijamy represje, prawda? Mhm. Pomijamy podziemie. Dla wielu takich normalnych osób stał się z takim społeczeństwem spłaszczonym, to znaczy zniknęło takich wiele elementów kulturowych, często politycznych, które powodowało, że ta struktura była bardzo pionowa, to znaczy nastąpił, może to następowałoby naturalnie, to znaczy łatwiejszy dostęp do szkół, możliwość lepszego awansu. Oczywiście to było też stymulowane elementem polityki, prawda, kiedy po prostu no, zwyczajnie decyzjami politycznymi 78% czy tam 70% odrzucano na poszczególne wydziały uniwersytetu i zastępowała to dużo gorzej wykształcona młodzież. To jest negatywne, ale jednak w wielu aspektach to społeczeństwo się trochę spłaszczyło. To przestało być trochę tak, że były takie ogromne różnice klasowe, nawet społeczne, mentalnościowe, towarzyskie, nawet na szczeblu zakładu pracy.
robotnik no, mógł porozmawiać z majstrem, tak? Mógł porozmawiać z dyrektorem, mógł porozmawiać, jakoś uczestniczyć w życiu politycznym czy społecznym, czy na tej własnej jakiejś tam ulicy, czy ten chłop na wsi to był troszeczkę inny już chłop niż poprzednio. Pomijam oczywiście negatywy. Mhm. Oni zyskali sporo na godności. Mhm. Także godności w sferze możliwości i godności. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę, za spotkanie. Dziękuję Państwu za uwagę. Serdecznie zapraszam na kolejne konfrontacje w grudniu. Moim gościem będzie profesor Grzegorz Motyka i zajmiemy się węzłem polsko-ukraińskim, czyli tymi ogromnymi, dramatycznymi wydarzeniami, które były udziałem Polaków i Ukraińców w minionym stuleciu. Dziękuję Państwu bardzo.